¿Sabes qué? Bóg chyba mnie wysłuchał. Obiecał mi, że będziesz żyła wiele lat. I cały ten czas spędzisz ze mną. Moja maleńka. Nie możesz umrzeć. Obudź się. Powiedz, co będzie z czujem? Nie ma dużo do gadania. Prędzej czy później wpadnie. A nasze plany wyjdą tak, jak chcemy. Patty, por favor. Patty. Patty. Co się dzieje? Moja córeczka umarła w nocy. Uspokój się. Wszystko w porządku, żyje. Nie czułam bicia serca, bo słabo bije, ale organizm walczy. Dzięki Bogu. Nie widziałam, jak oddycha. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Proszę się przejść po okolicy. Spacer dobrze pani zrobi. Zgadzam się z panią. Chodźmy. Zostawmy doktora z Patrycją. Bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny. Co się stało? Marina, co się stało? Jest w Houston. Powiedzieli ci, gdzie znajduje się klinika? Nie mają nad tym kontroli. Może doktor Valverde czegoś się dowiedział. Pan Guillermo mógłby zadzwonić. Sami się czegoś dowiemy. Czemu milczysz, Chuy? Chciałbym zostać, żeby się czegoś dowiedzieć o Patty, ale mama nadal jest w szpitalu. Możesz iść. Damy ci znać. Mogę zadzwonić? Możesz dzwonić, kiedy tylko chcesz. Jesteś u siebie w domu. Odwiozę cię. Nie. Lepiej poczekaj na wieści od Patty. Pójdę sam. Odezwę się do państwa. Dlaczego nie pozwoliłaś mi go odwieźć? Dobrze cię znam. Jeszcze byś mu o mnie nakłamał. Czemu miałbym to robić? Dokąd idziesz? Do Weroniki? Ja cię pytam, kiedy się widujesz z Federikiem? To poważna sprawa. Trzeba chronić Chuya. Naprawdę tak ojciec uważa? Tak. Najpierw zaatakowali Lupę. Nie wiemy, czy nie chodziło im też o Chuya. Na szczęście nie był wtedy w domu. A co do kradzieży w sklepie, to też ma związek z chłopcem. Za tym kryje się coś bardzo dziwnego. Musimy go wywieźć z Acapulco na jakiś czas. Kto za tym wszystkim stoi? Niebezpieczni wrogowie. Nie wiemy, czy grożą Lupę, Chuyowi, czy obojgu. Jakich wrogów mogą mieć Chuy i Lupę? Któż to wie? O kim myślisz?
O jedynym wrogu, którego ma czuj. Znasz go? Tak. To jego własny ojciec. Dziękuję. Marina, posłuchaj. Nie możesz popełnić tego samego błędu. Nie odsuwaj pana Ricardo od czuja. Zrozum. Jesteś wobec niego niesprawiedliwy. To ojciec czuja. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Ważniejsze od przyszłości syna? W tej chwili myślę tylko o życiu Patty. Czekam na telefon, a on nie dzwoni. Gdybyś tylko mogła mnie usłyszeć. Musimy się modlić. Błagać Boga, by wszystko się udało. Nie przestałam się modlić ani na chwilę. Oszaleję, jeśli czegoś się nie dowiem. Tak bardzo bym chciała, żeby zadzwonili. Patty, powiedz im, żeby do mnie zadzwonili. Wujku, czemu nie dzwonisz? Nie wybaczę ci tego, co robisz. Ty tutaj? Doktor prosił, żebyś odpoczęła. Nikt mnie stąd nie ruszy. Moja córeczka w każdej chwili może umrzeć. Idź do hotelu, wykąp się. Później wrócisz. Tymczasem ja się zajmę Patty. Dziękuję, ale nie. Rozmawiałem z Ricardem. Czemu? Marina i on mają prawo wiedzieć, co się dzieje z Patricją. Obiecałem ci, że porozmawiam z nimi dopiero po operacji. Mają prawo wiedzieć. Patty to moja córka. To ja uratowałam jej życie. A oni zginęli w wypadku. Dla Patty są martwi. O czym ty mówisz? Legalnie adoptowali Patrycję. W obliczu prawa są jej prawowitymi rodzicami. Dbali o nią całe życie. Patty to tylko moja córka. Nie wierzę w to, co mówisz. Skoro tak się przejmujesz Mariną, to pojedź do niej. Jak możesz nie rozumieć, że oni są zrozpaczeni? Dla mnie liczy się jedynie moja rozpacz. Wejdź. Wypełniam dom kwiatami. To przesada. Powolutku. Uważaj. Najważniejsze, że jesteś w domu. Mam dla ciebie niespodziankę. Kolejną? Spójrz, co ci przysłały sąsiadki. Jesteście dla mnie takie dobre. Musimy dbać o ciebie.
Kwiaty są cudowne. Nie płacz. Zniszczysz radość chwili. Trzeba to uczcić.